Siemaneczko wszystkim, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w 70. już odcinku z serii levelowania nowego konta Fishing Planet. Ja jestem Yuken i dzisiaj pokażę ci, jak w miarę sprawnie, w miarę szybko zrobić misję na potwora, tego na amazońskim labiryncie. Więc moi drodzy, co macie do zrobienia? Musicie złowić kajmana czarnego. No nie wiem, czemu nazwali to rybą, według mnie to jest stworzenie bardziej. Z rybą ma to mało wspólnego, natomiast musicie złowić 5 kajmanów czarnych, iść z tymi kajmanami w pewne miejsce, wszystko wam pokażę co i jak, no i pod czym oczywiście złowić rybę. Także moi drodzy, bez zbędnego przedłużania przechodzimy do misji i od razu mówię, wielu z was często ma problem z łapaniem tych kajmanów, nie wiecie gdzie, nie wiecie jak i o jakiej porze i to wszystko wam powiem. Słuchajcie, interesuje nas tutaj ta miejscówka, to jest dokładnie ta sama miejscówka, przez którą płynąc na naszą miejscówkę na Arapaimy, którą pokazywałem wam w poprzednim odcinku, tutaj musicie koło tego pomostu, z którego teraz te kajmany będziemy łowić, musicie tędy przepływać, więc na pewno tą miejscówkę bardzo dobrze znacie. Może ktoś z was nawet tutaj łowił. Także moi drodzy, godzina musi być wieczorna. Od rana te kajmany, nie wiem dlaczego, nie biorą. Respicie się na tym pomoście. Ja mam tutaj spinning, co znaczy pętkę castingową, no ale generalnie to jest praktycznie to samo. Założyłem sobie crankbaita i po prostu musicie rzucać w te krzaki, w tę trawę, aby wyłowić. Oczywiście będziecie masę przeróżnych chwastów wyławiali, ale to też jest dla was dobrze, bo zatrzymując te chwasty dostaniecie parę monetek. Ja już chyba tutaj 3 czy 4 monetki dostałem w prezencie. O, widzicie, takie oto chwasty. Chyba zrobiłem misję amazoński wartownik numer 2. Trzeci test chyba by trzeba złowić 100. No tak to mi się aż nie chce tutaj siedzieć i łowić jakichś chwastów, bo nie o to chodzi. Na drugim biegu mam spinning. Jeżeli macie oczywiście wędkę spinningową, to też nie ma znaczenia. Ja akurat kupiłem sobie tą castingową, bo już to jest najmocniejsza wędka jako przygotowanie na Kongo. Proszę bardzo, pierwszy kajmanek, tak on wygląda. Taki jakiś tam krokodylek mały bym powiedział. Zatrzymać go nie możecie, ale wy go macie po prostu złowić. Także tu sobie rzucacie w te krzaczki i raczej spinningu nie zerwiecie. Nie zdarzyło mi się, aczkolwiek jeżeli mielibyście ewentualnie zerwać, bo może taka sytuacja się wydarzyć, to proponowałbym wam założyć coś, w sensie blachę taką, którą będzie wam, no nie szkoda, jakby stracić, nie? Nie zakładajcie jakiejś tam za monetki kupionej blachy cennej, dla was ważnej. Ja założyłem tego crankbaita, bo po prostu z niego jakoś tam specjalnie nie korzystam. Słyszycie odgłosy w tle pięknej natury. No i tak sobie rzucacie, na drugim biegu mam, żeby było szybciej, bo też nie chce mi się nie wiadomo ile z tym bawić. No i tak sobie rzucacie i tak sobie wyławiacie. Wiadomo, że nie za każdym razem będzie wam się on trafiał, jak sami widzicie, chwasty też będziecie co chwilę łowili, jest to nieuniknione. Moi drodzy, jest to całkowicie normalne. Proponuję, tak jak mówię, godzinę taką wieczorną, czy nawet nocną. Ja sobie ustawiłem na 19 czas, bo od rana one kompletnie nie brały. Jak tylko przesunąłem na godzinę 19, od razu nam się jeden kajman chwycił, także super. Oczywiście później będę z plecaka usuwał te chwasty, jak najbardziej, moi drodzy. Nie myślcie, że ja chwasty kolekcjonuję. Będą one jak najbardziej z plecaka usuwane. Tak sobie rzucacie na te 35-38 metrów, tak te krzaczki to sobie tutaj rzucacie, no i po prostu łapiecie 5 kajmanów. Więc ja myślę, że nie będę wam pokazywał, jak chwasty w międzyczasie łowię. Będę robił to tak samo, jak wy możecie to robić. Tu filozofii wielkiej nie ma, miejscówkę znacie. Widzicie, dwa w ten sposób już kajmany złapałem. No jeszcze 3 mi zostały, także myślę, że się zobaczymy, jak złapię 5, ostatniego i pokażę wam dalszą część misji. Aha, jeszcze jedno. Nie przejmujcie się, jak czasem wam wyskoczy komunikat, że nie udało się rzucić, bo wędka uderzyła w ziemię. No tutaj gdzieniegdzie jest woda, gdzieniegdzie tej wody nie ma. I po prostu czasem jest to normalne, czy tam rzucicie za daleko w krzaki. Jest to całkowicie normalne, więc tym się w żaden sposób, moi drodzy, nie przejmujcie. Czyżby kolejny? Nie, niestety chwast. Niestety chwast. No i widzicie, moi drodzy, to ta nadzieja, nie? Że nam się złapie. No to troszeczkę czasu na to potrzebujecie.
No tak jak widzicie, jakaś to trochę loteria, jest jeden kajman, a na przykład 5 czy 10 krzaków, więc też nie myślcie, że od razu tą misję zrobicie. No ja tutaj sobie będę rzucał i widzimy się za chwileczkę, moi drodzy, jak już będzie piąty kajman złowiony, bo jak widzicie, co chwilę jakiś krzak się wyciąga, to nie jest wcale tak, jak wam się by wydawało, że za każdym razem wam wyskoczy, kurczę, to stworzonko. No nie, no nie. Dobra. Także za chwilkę się, moi drodzy, widzimy i lecimy dalej z potworem. No i mamy, moi drodzy, piątego gagatka, proszę bardzo. Piąty gagatek się złapał, proszę, tak on to tutaj wygląda. Na tym polega całe przygotowanie do potwora. Znaczy pierwsza część przygotowania, bo to nie jest tak. Następnie, moi drodzy, musimy udać się na tą tutaj miejscówkę. Nie, to oni tutaj nam nawet pokazują, gdzie. Dobra, okej, okay, czyli idziemy. Ładnie nam pokazują. To jest ta miejscówka tutaj z tą trupią czachą. Zobaczcie, jaka trupia czacha. O kurde, krokodyla chyba ktoś załatwił tutaj. Fajna miejscówka swoją drogą. Tutaj jeszcze z tej miejscówki nie łowiłem. Zobaczcie, jak tutaj tajemniczo. Musimy tutaj wejść. Proszę bardzo, odebrać. No i oczywiście w tym momencie musimy założyć, o może nawet czasowo się, słuchajcie, uwiniemy, bo mamy godzinę 20, czyli nam najlepiej o 20 zawsze rekiny brały, więc jest szansa, że będzie olbrzymi. Następnie, moi drodzy, mamy tego kajmana założonego, no to motorówka jest nam potrzebna i będziemy musieli dopłynąć, jak dobrze pamiętam, na końcówkę tego drugiego zbiornika. To już wam pokażę po prostu, jak tam dopłynąć. Markera nie mam, albo i mam, nie pamiętam zresztą. Znaczy, teraz nie mam, ale chodzi o to, że może z poprzedniego konta sobie przenosiłem. Ale zaraz zobaczymy, moi drodzy. Marker tu nie jest najważniejszy zawsze, bo i bez markera można sobie poradzić. Musicie tutaj tym przesmykiem się przedostać. No i drodzy, ale to teraz popłyniemy sobie w lewo, zawsze pływaliśmy na rekiny w prawo, żeby nie naokoło, a teraz i tak płyniemy na końcówkę tego zbiornika, więc możemy tędy. Na pewno minusem tutaj na amazońskim labiryncie jest to pływanie, że ciężko się skręca tymi motorówkami. Na pewno, moi drodzy, jest minus, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Fajna jest ta motoróweczka, bardzo mi się podoba, uważam, że lepszej mi nie trzeba, więc zdecydowanie bym no, nie kupował tak drogiego pakietu na Kongo, żeby mieć tylko motorówkę. Ta jest całkiem spoko. Słuchajcie, tu na koniec tego zbiornika trzeba dopłynąć. Mam nadzieję, że mnie pamięć teraz nie zwodzi. Tam znowu stateczek płynie za horyzontem. No dobrze płyniemy, na pewno dobrze płyniemy. Chyba się nie da w ogóle przepłynąć, nie? Do tego statku. No właśnie, tak też myślałem, że się nie da. Aaaa! No nie byłbym sobą, nie? Moi drodzy, nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie odwalił. Dobra, to jest tutaj na końcówce tego zbiornika. Tu były dwie takie wysepki. Tutaj markera, z tego co widzę, to chyba nie mam jednak. Poradzimy sobie i bez, moi drodzy. Dobra. Trzeba cofnąć. Się tu łowiło chyba. Tu się gdzieś rzucało, albo przy tej przedostatniej chyba. Czekajcie, bo to teraz źle działa, odwrotnie. Dobra, zawracamy. To było tutaj. Nie wysyłałem sobie, słuchajcie, markera z poprzedniego konta, bo bez sensu. Bez sensu to by było, moi drodzy, więc będziemy na dziko łowili. Dobra, to było tutaj. To było gdzieś tutaj. No spróbujemy. Godzinę mamy, słuchajcie, w miarę okej, więc jest spora szansa, chyba że mogło to być też tam, między tamtymi wysepkami. No ale to się zaraz przekonamy, no wiecie, jakby tak... Ciężko wszystko w 100% z pamięci. I gra muzyczka, nie wiem czy słyszycie. Ostatnio kolega pisze tutaj. Pozdrawiam ciebie, Aro, serdecznie. Kolega z klubu pisze, że
Czy na tym łowisku gra muzyka? Bo oglądam w tle mój odcinek i że myśli, że to u mnie. No to jak teraz to oglądasz, Aro, no to na pewno u mnie gra muzyka. Bo tu statek płynie. Gra muzyka, moi drodzy. Właśnie nie jestem pewien, czy to było na 100% tu. Mi się wydaje, że to było chyba... Co? Mi się wydaje, że to było chyba tam. Może jednak nie? O, widzicie? Płynie statek, dlatego muzyka gra. Ale balety tam mają na tym statku. Fajna sprawa, nie? To zawsze ten statek płynie... Szkoda, słuchajcie, że ten statek zawsze płynie poza mapą jakby. O, źle rzuciłem. Nie, dobrze rzuciłem, okej. Okay. Zawsze ten statek, słuchajcie, płynie poza mapą, a nigdy wtedy, kiedy... Żeby koło nas przepływał, nie? Słuchajcie, godzina 20 wydaje mi się najlepszą godziną na łapanie potwora, bo jest szansa, że będzie może on większy. Tutaj ma nowy swimmite. O, nie. Coś nam... I muzyka przestała grać, ryba przestała brać. Słońce nam zaraz zajdzie, ale jeszcze jest szansa, że go złapiemy. Dobra, może na drugim przytrzymaniu będzie lepiej. Coś mi się wydaje, że na rekina to ja za ten... Coś mi... O, dziwnie to wygląda. Coś mi się wydaje, wiecie co, że jak na rekina to ja tutaj... Za wolno to, ale 10-0. Swimbite to 10-0, no. Zobaczymy na drugim biegu, bo mi zazwyczaj, słuchajcie, fajne duże ryby na spinning brały na drugim biegu. Czy na drugiej szybkości, nie? Jakby ktoś się pytał. O, coś tam czasem mi trąci, ale to tak... Co, ja bym się jeszcze może inaczej, bo pamiętam, że ja go ostatnio jakoś z ukosa łowiłem. Więc się przesuńmy trochę. O! Ja pamiętam, że go jakoś ostatnio z ukosa łowiłem. Nie łowiłem go tak totalnie na wprost. Może przy tej wyspie go łowiłem jakoś tak na ukos. Wiecie, na tym polega zabawa, żeby próbować. Od razu mówię, markera wam nie dam. Pokazuję, kombinujcie, bawcie się, tak jak ja się bawię. To na tym polega zabawa. I w przypadku potwora, no przecież mógłbym sobie... Szybko. Nie umiem tak gadać i się skupiać. Słuchajcie, w przypadku potwora mógłbym sobie przenieść z drugiego kąta markera. No tylko pytanie, po co tak? Po co? Co to zmieni? Żebym sobie markera dał, wiecie. Mniej więcej miejscówkę kojarzę. Próbujemy trochę popuszczać bardziej, ale nie majty, tylko słuchajcie, żyłkę. Zabrzmiało, nie? Spróbujemy popuszczać. O, no ciągle coś mi tu trąci, słuchajcie, tego marka, ale to jakaś mała ryba. Może wiecie co, troszkę się... Statek znowu płynie, troszkę się przestawimy, a spróbujemy łowić... No tak, statek już wraca. Spróbujemy, słuchajcie, łowić inaczej. Próbujemy tak. Ale tak jakoś ten silnik tu wkurza, więc... Dobra. Próbujemy tak. Wiecie, może być tak, że miejscówki pomyliłem. Znaczy, na pewno to było na końcu mapy, więc to jakby jest pewne, tylko te wysepki, wiecie, są tak podobne do siebie, że mogłem coś tam sknocić, nie mówię, że nie. Spróbujmy jeszcze inaczej. Dziwnie się ten kajmanowy swimbait zachowuje, powiem wam szczerze. Ale nic nam nie chce wziąć. Kurde, widzowie, czy ja naprawdę coś tutaj sknociłem?
Wiecie co, aż zgłupiałem w tym momencie, nie? Czekajcie się, trochę jeszcze obrócimy. Spróbujmy w drugą stronę rzucić. Zaraz się dowiemy, nie? Spróbujmy w tę stronę. Statek odpłynął, muzyczki nie ma. Taka cisza się zrobiła, chyba cisza przed burzą, co myślicie? O, o, o. To coś mi się wydaje, że właśnie jak jest takie niby branie, to ja nawet tutaj, wiecie, daję luz, ale generalnie wydaje mi się, że to nie jest ten rekin, tylko po prostu to coś jakiegoś tam, coś małego bierze i się orientuje, że są za duże haki, nie? To raczej nic dużego nam na to by, wiecie, no rekin to wiecie jak rekin, on od razu praktycznie. No i co, nie złowimy go przed końcem, przed nocą? Niemożliwe, żebyśmy go nie złowili, my go nie złowimy. No, tak z serii tych potworów, które, słuchajcie, łapałem, no większość siadała mi praktycznie od razu, bo pamiętam na delcie potwór, to tam były chyba pierwszy rzut. Jeśli chodzi o karpie, to pamiętam, tego karpia kolosa, to pamiętam, że dwa razy śwignąłem, zanęte już było branie. Zupełnie nie mówię już o szczupakach na Michigan, bo ten szczupak i tam siadł po prostu zupełnie w innym spocie i niespodziewanie i przez to nie ma nagrania z tego. Ale to widzieliście, jak obserwujecie serię levelowania konta. A tu co do rekina, to powiem wam, że to jest teraz dla mnie zagadka. Wiecie co, ja będę musiał chyba czas przesunąć na następną dobę, bo łowienie w nocy tego nie ma sensu. Na chwilę spauzuję, przestawię się i za chwilę wznowię do was łowienie, bo coś tu spieprzyłem. Dobra, kochani, przesunąłem czas, musiałem o jeden dzień przesunąć na 20, bo 20 wydaje mi się taką właściwie najlepszą godziną na karpie, chciałem powiedzieć. Tak, karpie mi za mocno ostatnio do głowy weszły, ale to wiecie wszyscy. Słuchajcie, przestawiłem się, ja wam pokazuję już na mapie, oczywiście markerka jednak wam dam, zmieniłem zdanie, bo my łowiliśmy między tymi wysepkami, nie? Tutaj. A ja się przesunąłem między tą pierwszą wyspę, bo jak dobrze pamiętam, to było jak ta głębina się kończy, czyli to było gdzieś tutaj. Ale to jest łowienie z pamięci i to nie jest dobre, słuchajcie, z pamięci się nie powinno łowić. Także złowię, to dam wam markera, jeżeli to jest ta miejscówka, nie? Na 99% jest. Powiem, że było to na końcu mapy, ale po prostu dam wam markera, bo wiecie co, te wyspy są tak podobne do siebie. W ogóle, no, znaczy, okej, amazoński labirynt jest super mapą, mi się ta mapa bardzo podoba, ja nie narzekam, tylko sami widzieliście, nawet chyba w poprzednim odcinku płynąłem na rekiny. Też jakby się zagapiłem, zagadałem z wami i mi się gdzieś tam wyspy... Jest? Nie. Zobaczcie, właśnie dlatego właśnie jakieś popierdółki na to też biorą, nie? Jeszcze bas jakiś mi tutaj pawi się, jakiś dziwny złowił. No, dlatego właśnie będą wam brały jakieś tam dziwne ryby na to, nie? Więc dlatego takie będziecie mieli brania i wtedy się nie dajcie zwieść i po prostu nie ma co się sprężać. Na pewno jak rekin wam siądzie, no to siądzie wam od razu. Także mi się wydaje, że po prostu trochę pokopałem te miejscówki. Jak dobrze pamiętam, to wtedy łowiłem to chyba przy tej pierwszej wyspie właśnie. Więc takie, wiecie, łowienie z pamięci to nie jest dobre. Może sobie trochę opadnie ta blacha nasza, kajmanowa. No, także raczej na 99% to jest ta miejscówka po prostu przy tej pierwszej wyspie. Także markerka na pewno dostaniecie, bo łatwo się po prostu na tym amazońskim labiryncie pogubić. Ale mapa jest ciekawa, wiecie, no tak jak mówiłem, płynąc na Arapaimę, tak, że no kurczę, nie chce mi się płynąć na rekiny, bo jest dużo pływania.
w sensie czasowym, nie? Ale to nie znaczy, że jakby krytykuję mapę, bo mapa jest fajna, słuchajcie, jest bardzo duża, fajnie zoptymalizowana. No jest duży wybór, bo czy to rekiny, czy arapajmy, czy parajby, naprawdę macie co łowić, nawet węgorze. Już nie mówię o tych wszystkich basach i innych tutaj rybkach, także map, no i przede wszystkim oddaję, jeśli chodzi o expa, no bo rekiny naprawdę oddają 22-25 tysięcy expa za medalowego rekina, to jest naprawdę sztos. Swoją drogą chyba nagram wam jeszcze jeden odcinek, jak właśnie te medalowe łowić, bo też testowałem pewną metodę. Zaczynam aż wątpić, czy na pewno dobry miejscówce jestem, nie? Czekajcie, spróbujmy się trochę przesunąć. Może naturalnie nam chwyci, bez kręcenia. Okej, okay, spróbujemy tak. Spróbujemy trochę dalej od tej wysepki, bo pamiętam, że jakoś wtedy tak z ukosa łowiłem bokiem. No nie umiem sobie przypomnieć, bo wiecie, no. Było ponad rok temu. Ciężko sobie przypomnieć, co człowiek rok temu robił, ale myślę, że wiecie, zabawa jest, także... Nie wiem, może na pojedynczym trzeba spróbować. Chociaż jak na rekina, to myślę, że za wolno. Ale pierwszy raz, słuchajcie, mam taką sytuację, że potwór tak długo jakoś nie chce brać. No nie wiem, czy to... No pogoda słoneczna raczej oddawała, jeśli chodzi o rekiny. Ten wieczór oddawał. Godzina 20 to przecież medale siadały. Tym bardziej, że szczyt i tak jest. O! Dobra. Okej. Okay. W końcu. W końcu, moi drodzy. Bo wątpię, żeby było to coś innego. Zdziwiłbym się, gdyby to było coś innego. Wędkę mamy no najmocniejszą, jaka może być spinningową. Znaczy castingową, no ale jest na 40 kilo. To już jest ta wędka, na której się łowi na rzece Kongo. Że mamy rekina wojownika prawdopodobnie, bo cóż by to innego mogło być. Raczej będzie to rekin wojownik. Nie będzie on. Jest? 203 kilo. Ło, moi drodzy, 43 tysiące expa. Przecież to jest... Ja nie wiem, co mam powiedzieć. To on jest tak wielki, słuchajcie, że mi się do miniatury nie zmieści. Nie wiem, jak ja zrobię miniaturę z tego, słuchajcie, moi drodzy. Macie jakiś pomysł na miniaturę? Bo to się nie da po prostu. Zobaczcie, te wielkie zęby. Okej, będzie taka miniaturka. Pista miniaturka, okej. 203 kilo. To jestem ciekaw w tym momencie, czy to może być jakiś rekord. I oczywiście markera już wam daję. Pięknie odebrać. Jeszcze dodatkowo dostałem exp. Czyli co, za chwilę się okaże, że nowy level wbijamy. Tutaj macie markera, proszę bardzo, późny wieczór. Minus 75 i 88, minus 734, 20. No tam wiecie, o ten kawałek nie chodzi, nie? Tylko tak plus minus. Ja wam daję markera nie po to, żebyście rzucali, słuchajcie, w tego markera tak plus min, tak dokładnie, idealnie, tylko daję wam tego markera po to, żebyście po prostu wiedzieli, jak płynąć, bo jak, zobaczcie, jak płyniecie motorówką w tej chwili, będziecie szukali tej miejscówki, tutaj M sobie wciśniecie, to macie... Aha, bo silnik, dobra, czy jak macie silnik nieodpalony, to się wam ogólnie mapa włącza, ale zobaczcie. I teraz oczywiście też scrollem możecie sobie przybliżać i oddalać. I będziecie, zobaczcie, widzieli markera, tak? Jak będziecie płynęli. To jest tutaj, jak taka jest głębina, to zaraz jest przy tej głębinie, jest wysepka. Także jest tutaj. Aż z ciekawości zobaczę, czy to mogło, ale ładnie exp wszedł. Czy to mogło, moi drodzy... 203 kilo nasz, no to niestety. 203 to się niestety nie załapiemy do topki, przykro mi bardzo. 203 to do topki to nie nasze progi, no ale otarliśmy się o topkę. No więc to tyle, moi drodzy. Jeszcze będzie jeden odcinek tutaj z amazońskiego labiryntu, jeśli chodzi o to, jak łapać medalowe rekiny. Taka fajna metoda, szybka, dla tych, którzy chcą to bardzo szybko zrobić, bo testowałem. I przypuszczam, że nawet dzisiaj na tej metodzie jeszcze tam wbiję ten 71 level na tym koncie. A ja was zapraszam do oglądania całej serii z levelowania konta, szczególnie tych, którzy macie niższe levele. Wszystkie odcinki są na kanale, jeśli chodzi o inne łowiska.
Będziemy się pewnie widzieli niedługo na Kongo, więc teraz będzie do Was pytanie, bo zanim do tego Kongo dobijemy, trochę czasu minie. Więc już pewnie odcinki codziennie się nie będą o 16 pojawiały. A więc pytanie do Was. Czy gdzieś w tym czasie mogę dla Was nagrać odcinek, wrócić na jakieś łowisko, pokazać coś, czy zrobić coś ciekawego, coś śmiesznego, czy jakieś wyzwanie, czy propozycje macie z jakimś łowiskiem, na którym na pewno w tej serii nie byliśmy, bo chciałbym Wam powiedzieć, że nie byliśmy na każdym łowisku. Ja mam w tej chwili, zobaczcie, 731 tysięcy kasy, wędkę na Kongo już mam, siatkę już mam, praktycznie tylko na 72 levelu będę dokupować wędki, ale tej kasy mam, więc jakby wejście na jakiekolwiek łowisko to dla mnie nie jest, wiecie, żaden problem. Jeszcze tego rekina wojownika też bez problemu do siatki włożyliśmy. Już jeszcze zobaczmy, ile w ogóle kasy za nim. Nawet, słuchajcie, patrzyłem na exp, nie patrzyłem na kasę. No, zobaczcie, to 62 tysiące kasy za to dostaliśmy i 43 tysiące expa. Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. Dobra, no to trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku. A, jeszcze będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem i udostępnisz filmik swoim znajomym. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, pozdrawiam. Do następnego, cześć.